Z Ewangelii według świętego Marka Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem, by niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: czuwajcie. Moi drodzy, bardzo serdecznie was pozdrawiam na progu Adwentu. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Adwentu, czasu oczekiwania na Boże Narodzenie. Mówimy, że czas Adwentu to czas radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że Adwent to przecież całe nasze życie, bo czekamy na powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. A jeśli czekamy na przyjście kogoś bardzo bliskiego, kogoś, kogo kochamy i wiemy, że ktoś nas kocha, to to oczekiwanie naznaczone jest radością, że to spotkanie, które jest przed nami, będzie czymś pięknym i wspaniałym. Dlatego te 4 tygodnie Adwentu streszczają tak naprawdę całe nasze życie. Każdy Adwent ma to do siebie, że podzielony jest niejako na dwie części. Pierwsza część Adwentu do 17 grudnia to czas naszego osobistego przygotowania na spotkanie z Jezusem Chrystusem. Dlatego podejmujemy wysiłek pracy nad sobą, pokonywanie własnych słabości, czynienie swojego życia jeszcze lepszym, żeby być bliżej Pana Boga i drugiego człowieka. A później od 17 grudnia rozpoczyna się taki piękny czas wielkich antyfon adwentowych. I w tym czasie poznajemy oblicze Jezusa, który do nas przychodzi. Poznajemy Jezusa jako Emanuela, jako Króla. Poznajemy Jezusa jako klucz Dawida, korzeń Jessego. Poznajemy Jezusa jako przychodzącą mądrość. Tak więc Adwent to jest nasze życie, nasze oczekiwanie na spotkanie z Jezusem. I dzisiejsza niedziela, pierwsza niedziela Adwentu, niesie ze sobą oczekiwanie i czuwanie. Możemy powiedzieć, że kluczem do dzisiejszych czytań jest słowo czuwajcie. Jezus mówi: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy dzień ten nastąpi. Czuwanie to wierność. Czuwanie to pewne napięcie. Ale to czuwanie, jak powiedzieliśmy, połączone jest z radością ze spotkania z Jezusem, które nastąpi. I w dzisiejszej Ewangelii Jezus to czuwanie porównuje do gospodarza, który zostawił swój dom swoim sługom, domownikom, powierzył im różne zadania, różne obowiązki i wyjechał w dalekie strony. Ale ten gospodarz z powrotem przyjedzie. I zadaniem wszystkich sług jest to, aby czynić tak, gdy gospodarz wróci, nie zastał ich śpiącymi, ale czuwającymi. Nieobecność gospodarza jest tylko chwilowa, ale nie wiemy, kiedy gospodarz wróci. Czy z wieczora, czy o północy, czy rankiem. Moi drodzy, ta Ewangelia obrazuje nasze życie. Jezus
i jest w domu Ojca, ale jednocześnie jest pośród nas. I ten czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa jest przede wszystkim czasem realizacji naszego powołania. Bóg powierzył nam ten świat, dał nam życie i obdarzył nas łaską powołania. I w tym czasie chodzi o to, abyśmy wypełnili wolę samego Boga, abyśmy się zajmowali tym, co do nas należy, a więc wypełniali swoje życiowe powołanie. A wypełnić swoje życiowe powołanie to przede wszystkim z radością odpowiadać na to, co Bóg nam powierzył. Bóg powierzył nam życie, powierzył nam rodzinę i powierzył nam ten świat. I teraz pozostaje pytanie, jak my mamy oczekiwać? Jak mamy wypełnić wolę Pana Boga? I odpowiedź znajdujemy w pierwszym czytaniu dzisiejszej niedzieli w księdze proroka Izajasza. Izajasz żył bardzo w trudnym momencie historii Izraela. Izrael był podzielony na dwie części. Królestwo północne ze stolicą w Samarii i Królestwo Judy ze stolicą w Jerozolimie. Izajasz był świadkiem dramatu, że Izrael odszedł od Pana Boga, zatopił się w doczesności. Dlatego Izajasz wzywa do nawrócenia. I w pierwszym czytaniu jesteśmy świadkami niejako modlitwy Izajasza. Izajasz zwraca się do Boga, który jest Ojcem, ale z drugiej strony ma jakieś pretensje, żal. Dlaczego Pan Bóg pozwolił, że człowiek oddala się od Boga, że chodzi krętymi drogami i niejako prosi, aby Bóg przyszedł? I daje odpowiedź. Bóg przyszedł. Ale znów człowiek o Bogu zapomniał, że człowiek zaczął grzeszyć, że człowiek uczynił się Panem i Bogiem swojego życia. I prorok Izajasz kończy mówiąc, ale Ty jesteś naszym Panem. My jesteśmy tylko i wyłącznie gliną. A więc Izajasz przypomina nam to, co się wydarzyło w Księdze Rodzaju. Że człowiek jest obrazem i podobieństwem Pana Boga. Że na obraz i podobieństwo Pana Boga został stworzony. Że jest własnością Boga. Że Bóg nadal kocha, Bóg nadal troszczy się o człowieka i nadal czuwa nad nami. A więc jesteśmy stworzeni przez Boga. Jesteśmy kimś jedynym, niepowtarzalnym, kochanym i chcianym przez Pana Boga. I teraz zobaczmy. Z jednej strony mamy czuwać. Mamy dzisiejszą rzeczywistość, w której my również się znajdujemy. Nam grozi to zatopienie w doczesności. Zobaczmy, że często również i my żyjemy, jakby Pana Boga nie było. Zapominamy. Jesteśmy też Izraelem, który otrzymał błogosławieństwo od Boga, ale na pewnym etapie grozi nam coś takiego, że przyzwyczajamy się. Że Pan Bóg tak naprawdę łaski nam nie robi, że się nami opiekuje, że się nami troszczy. I dlatego często odchodzimy od Pana Boga. A każde odejście od Pana Boga jest wejściem w smutek, żal i przygnębienie. I dlatego właśnie w czasie Adwentu przypominamy sobie, kim jesteśmy. Jesteśmy dzieckiem Pana Boga. I później przechodzimy do kolejnego czytania, do pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. I tutaj święty Paweł Apostoł przypomina nam, nie jesteśmy sami, że przyszedł Jezus Chrystus na ten świat, że jesteśmy obdarzeni Jego łaską, otrzymaliśmy Jego Słowo i otrzymaliśmy dar poznania. I święty Paweł przypomina nam, że Bóg jest wierny. A więc zobaczmy, Pan Bóg nas wyposaża we wszystko. Pan Bóg daje nam swoje słowo i wiemy doskonale, jak mamy czuwać. A więc treścią naszego życia ma być słowo Jezusa. Czas Adwentu to jest czas takiego wzmożonego powrotu do słowa Jezusa. To słowo czytamy, to słowo medytujemy, ale tym słowem staramy się żyć. Wiara rodzi się ze słuchania.
I zobaczmy, że słowo prowadzi do poznania Jezusa. A gdzie Jezusa poznajemy? Jezusa poznajemy w sakramentach. Doświadczamy Jego miłości miłosiernej, choćby w sakramencie pokuty i pojednania. I doświadczamy wielkiej miłości w Eucharystii, która jest wielką tajemnicą naszej wiary. Zobaczmy ten czas czuwania. On dokonuje się we wspólnocie Kościoła. Nie jesteśmy sami. Towarzyszą nam inni, którzy są razem z nami na drodze do Pana Boga. A więc czuwajmy, bądźmy gotowi, bo w chwili, której się nie domyślamy, Bóg przyjdzie. Moi drodzy, my mamy być sami przygotowani. Wiemy, że w tym czasie, który obecny przeżywamy, czas pandemii, wielu z nas pożegnało. Wielu bliskich, znajomych, nawet z rodziny. Zobaczmy, jakże aktualne są te słowa suplikacji, które śpiewamy od nagłej, niespodziewanej śmierci. Broń nas, Panie. A więc my mamy być przygotowani. Ale również żyjąc we wspólnocie Kościoła, odpowiadamy za innych. Aby również innym towarzyszyć na drodze do Pana Boga. Wiemy, że dzisiaj jest wiele osób, które pogubiło się na drodze wiary w tym ogólnym zamęcie. Ktoś może mówi, Pan Bóg mnie opuścił. Ja nie wierzę w Pana Boga. I naszym zadaniem jest właśnie prowadzić innych poprzez słowo do spotkania z Jezusem w sakramentach. Najpiękniej to wszystko zrealizowała Maryja, która jest matką Adwentu, jest przewodniczką po drogach naszego życia. To jest osoba, która pokazuje nam, jak przeżyć Adwent. To Maryja właśnie czuwała na modlitwie w momencie, w której nawiedził ją anioł, oto będziesz matką Syna Bożego. Maryja nam pokazuje, jak w dzisiejszym życiu zachowywać Słowo w sercu, jak je rozważać i jak Słowem Bożym żyć. I Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa. Dlatego niech ten Adwent, a zwłaszcza ta pierwsza część, pierwszy tydzień, będzie przede wszystkim czuwaniem. Niech będzie też spojrzenie w nasze życie w perspektywie Słowa Bożego. Czy ja czuwam? Ojciec Święty Jan Paweł II swój testament rozpoczyna od słów czuwajcie. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie. Dlatego zachęcam wszystkich, abyśmy w tej pierwszej części Adwentu spojrzeli głęboko w nasze życie, zobaczyli, co jest do uporządkowania, co jest do naprawienia, a może są rzeczy, które trzeba zacząć czynić od nowa. A wtedy, gdy uporządkujemy nasze serce, będziemy poznawać Jezusa, który przychodzi do nas ze swoją miłością i swoim miłosierdziem. Niech dobry Bóg nam błogosławi na ten Adwent, a Maryja Matka niech prowadzi do Jezusa. Szczęść Boże!